Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z tej strony A+. Dzisiaj się zajmiemy kolejnym właściwie zestawem podstawowych dla kinematyki pojęć, z którymi się na pewno już spotkaliście wcześniej. A mianowicie opowiemy sobie o torze, o drodze, o szybkości średniej i o szybkości chwilowej. No, takie zagadnienia, które już się pojawiły z pewnością w gimnazjum. Ok, zaczniemy od toru. Najłatwiej sobie wyobrazić, czym jest tor, że weźmiemy na przykład, rysujemy sobie taką kropkę czarną, to jest jakieś ciało. I jego ruch przedstawimy za pomocą na przykład takiej zielonej krzywej. To ta zielona krzywa to jest właśnie tor ruchu tego ciała. Jest to po prostu tor, po jakim się porusza ciało. Natomiast długość tego toru to jest nic innego jak droga. Droga oznaczona literą S zawsze. I to, co warto zauważyć, to fakt, że w ten sposób zdefiniowana droga jest zawsze dodatnia. To znaczy droga podczas ruchu zawsze rośnie, nigdy nie może być ujemna. Kolejne pojęcie, pojęcie szybkości średniej. Szybkość średnią definiujemy jako stosunek drogi przebytej przez ciało, całkowitej drogi przebytej przez ciało w odcinku czasu, w całkowitym odcinku czasu, jaki badamy, czy w jakim to ciało się poruszało. A zatem jest to całkowity przyrost drogi, inaczej zapisując, przez całkowity przyrost czasu. No i rozważmy sobie jeden przykład. Wyobraźmy sobie, że mamy samochód, w samochodzie jest licznik przebytych kilometrów, łącznie przebytych kilometrów. I przed jakąś podróżą na tym liczniku jest, dajmy na to, 13 780 km łącznie przebytych przez ten samochód, czy tym samochodem. A w momencie, kiedy kończymy podróż, jest 13 tysięcy, no dajmy na to 910 km. I mamy kierowcę. Kierowca ma zegarek. Na początku zegarek pokazuje, że jest godzina gdzieś, godzina, no dajmy na to 10:00. To jest w chwili początkowej. W chwili T1. A w chwili T2, czyli gdy kończymy podróż, no uprośćmy sprawę, mamy 12:00. A zatem jak obliczyć szybkość średnią na tym odcinku? Wiemy, że szybkość średnia to jest przyrost drogi przez przyrost czasu. A zatem liczymy przyrost drogi i dzielimy przez przyrost czasu. Przyrost drogi będzie wynosił 13910 km minus 13780 km, a przyrost czasu, ja już nie będę tego pisał, to są oczywiście 2 godziny, równa się 13910 minus 13780, dostajemy 130 km przez 2 godziny. Zatem szybkość średnia na tym odcinku wynosiła 65 kilometrów na godzinę. Proste? Oczywiście, że proste. Natomiast mamy jeszcze pojęcie szybkości chwilowej. Czym jest szybkość chwilowa? Szybkość chwilowa jest także przyrostem drogi, podzielonym przez przyrost czasu, ale ten przyrost czasu nam dąży do zera, czyli ten odcinek czasu, w którym to mierzymy, musi być jak najmniejszy. On jest praktycznie nieskończenie mały. To jest chwila po prostu. Chwila nie ma długości trwania. To jest szybkość mierzona w danym momencie. I szybkość chwilową nam na przykład pokazują szybkościomierze w samochodzie. To jest szybkość mierzona w tym określonym momencie, w którym patrzymy na ten szybkościomierz. Ok, ale ja tak mówię cały czas szybkość, a dlaczego ani razu nie użyłem słowa prędkość? Tu jest bardzo ważna rzecz. Nie można mylić szybkości z prędkością. Tak jak już sobie powiedzieliśmy w pierwszym dziale, kiedy omawialiśmy podstawy matematyczne fizyki, szybkość jest wartością prędkości. Prędkość jest wektorem, a szybkość jest skalarem. Tu mówiliśmy sobie o szybkości, a o prędkości sobie powiemy na kolejnej lekcji. Ok, na chwilę obecną to wszystko. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, lajkowania strony na Facebooku i do usłyszenia na kolejnych lekcjach.